Miłość cierpliwa jest, łaskawa jest. Miłość nie zazdrości, nie szuka poklasku, nie unosi się pychą, nie dopuszcza się bez wstydu, nie szuka swego, nie unosi się gniewem, nie pamięta złego. Nie cieszy się z niesprawiedliwości, lecz współweseli się z prawdą. Wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, we wszystkim pokłada nadzieję, wszystko przetrzyma. Miłość nigdy nie ustaje. Dzień 24 czerwca to dzień, kiedy rozpoczynacie nową od dzisiaj wspólną drogę życia. I oto tutaj w tej świątyni stajecie, aby wasze odtąd dwie wąskie drogi połączyły się w jedną szeroką drogę. Drogę aż do śmierci. Drogę miłości, wierności, drogę uczciwości małżeńskiej. Dzisiaj wypowiecie swoje tak. Tak pisane wielkimi literami, bo mówiące językiem miłości i o miłości. Kiedy zwiędną kwiaty w tej pięknej ślubnej wiązance, przebrzmi marsz Mendelssohna z powszedniej o prezenty, a wy, moi drodzy, staniecie oko w oko z tą szarą rzeczywistością, jak się popularnie mówi. Ale wy musicie być pełni nadziei, ponieważ Chrystus swój pierwszy cud uczynił właśnie dla nowożeńców. To tylko Chrystus potrafi z wody rutyny uczynić wino. Wino nowe, lepsze od pierwszego, czyli nowy rodzaj miłości. O wiele głębszej, trwalszej i opartej na zrozumieniu i zdolności do przebaczenia sobie.
wtedy rzeczywiście waszą stanie się ta miłość, o której tak pięknie pisze święty Paweł, która cierpliwa, jest łaskawa, która nie zazdrości i swego nie szuka, która nie unosi się pychą, która nie cieszy się z niesprawiedliwości, ta miłość, która trwa wiecznie. Brand new. Whoa.